Należę do pokolenia, które przeszło przez wojnę, przez okupację, które ma w sobie całą masę kompleksów. Mimo że wojna dawno się skończyła, ci ludzie pozostają ciągle pod jej wpływem i nie mogą znaleźć sobie miejsca. Z czasów, kiedy chodziłem do szkoły, pamiętam pewien wiersz Gałczyńskiego. Jest tam refren o latach, które przeżyliśmy. O tym, że dzieci, przyjaciele krasnoludków, w tej epoce rzucały w krasnoludków butami. W tym najlepiej wyraża się to, o czym myślę. Czemu chciałem przeciwstawić się moją pracą, co jest moją racją bytu? Myślę, że specyficzność sztuki aktorskiej polega m.in. na tym, że nie można mówić o takim czy innym stylu aktorskim bez uwzględnienia materiału, którym sztuka ta się posługuje. Otóż materiałem owym jest zawsze i wszędzie utwór dramatyczny, tekst, repertuar. To on powinien być jedynym wskaźnikiem stylu, czyli zespołu używanych środków aktorskich. Cechy indywidualności aktorskiej wyznacza tu typ repertuaru, scenariusz. Chaplin dwukrotnie próbował uciec od swego repertuaru w Messie Verdu i Królu w Nowym Jorku. Oba te filmy doznały niepowodzenia. Wszyscy czekali bowiem na typ Charlie Chaplina, który wyrósł przecież z jego własnej anegdoty. Podobnego doświadczenia doznałem na sobie, gdy po Popiele i Diamencie zagrałem w innym filmie bez okularów. Otrzymałem szereg listów żądających, bym nie rezygnował z raz stworzonej postaci, bo widz się do tego wizerunku przywiązał i na niego czeka. Dlatego nie pojmuję krytyków, którzy wysuwają zarzut, że jakiś aktor się powtarza, powiela. Czy chodzi tu naprawdę o powtarzanie, czy nie wynika ono z faktu, że grane postacie mają wspólne źródła, wspólny rodowód literacki? Filip? Dokąd on uciekł? No. Uciekł. Ładne słowo. Romek. Chodź, pójdziemy stąd, chcesz? Tu tyle ludzi. Chodź, no. No. Uciekniemy stąd, chcesz? A? Bawić się. Chcesz budki? Dawaj. Widzisz, nie chciałeś z nami iść. Patrz, jaka kucana rozruba. Pido, pobity i śpiew, jak w operze. Wesoło ci. Wesoło. A tobie nie? Nie, bo za mało wypiłeś. Nalej mu. Zaraz podziała. Edek, chodź, zatańczymy. Chodź. Śliczna jestem. Dawno się nie pieściłam, co?
Romek, co się wygłupiasz? A z czego mam się cieszyć? Że widzę wasze pijackie mordy? Gęby tych dziwek? Że zdychacie jak te ryby w śmierdzącej wodzie? Że zdychamy wszyscy? Bez ludzi, bez świata, bez jutra? Nie! Nie, jutro kać! Pojutrze kać! Zawsze kać! Najbardziej jestem przywiązany do postaci Maćka Chełmickiego w Popiele i Diamencie. Właściwie jest to film o śmierci, o morderstwie. Rajda mówi, że zabijanie jest tak straszną rzeczą, że nie wolno pokazywać go obojętnie. Nie można pokazać, że ktoś do kogoś strzela, że ten pada, a potem tłum biegnących ludzi i koniec. Trzeba wzbudzić przerażenie. W tym duchu pracowaliśmy nad Popiołem i Diamentem, który zaczyna się od sceny zabójstwa, a kończy się sceną śmierci. Dyskutowaliśmy potem o tych scenach w różnych klubach. Zarzucano nam, że było w nich okrucieństwo, jakieś delektowanie się śmiercią. My chcieliśmy, żeby to było okrutne. Jaką prawdę chciałem wypowiedzieć, przedstawiając tych wszystkich ludzi zdruzgotanych przez wojnę? Trudno mówić. Zawsze przychodzą na myśl jakieś komunały. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów Popiołu i Diamentu był fakt, że Cybulski wszedł w wojenną rzeczywistość akcji jakby wprost z ulicy końca lat 50. Jego charakteryzacja, a raczej jej brak, jego kostium przeczyły scenerii. Były czymś w rodzaju prowokacji. A przecież Maciek Chełmicki stał się najbardziej przekonującą postacią schyłku wojny. Bo Cybulski wyposażył go w siłę własnego zafascynowania sprawą. A konsekwencją tego zafascynowania był własny prywatny gest. Własna prywatna wrażliwość, czujność. Czyli wszystko to, co pozwalało postawić znak równości między Zbyszkiem a Maćkiem. Maria Malatyńska, Życie literackie, rok 1977. Zbyszek nie był aktorem. Nie mógł nim być, chociaż był aktorem najwspanialszym, skoro sztuka stała się jego azylem. Nosił w sobie sprawę. Wola objawienia, przekazania tej sprawy, determinująca jego charakter, przekraczała kompetencje tego zawodu. Zbyszek był postacią. W życiu zachowywał się jak niewiarygodna, świetnie napisana postać w niekończącej się fikcji literackiej. Wszystko, co robił w twórczości, miało większe znaczenie. Były to próby znalezienia najlepszego gatunku dla swojej postaci. Szkoła aktorska, teatr bim-bom, aktorstwo filmowe i telewizyjne próby teatralne, reżyserowanie i niespełnione marzenia o reżyserii filmowej, wszystko to ma jakby analogię do drogi pisarza. Bim-bom był jego okresem poetyckim. Film, telewizja to proza. Dramat został niespełniony. Kazimierz Kuc, Polityka, rok 1967. Kiedy tu jechałem, myślałem o czymś takim. Małe miasteczko, mały domek, dzikie wino. Spokój. Tak, panie Tadeuszu,
Mężczyzna w pańskim wieku? Przepraszam. Proszę darować, ja tyle mówiłem o sobie. To na pewno zawiniły trochę pani trunki. Przepraszam. Przepraszam. Trzeba by demki z panią wyjść na spacer. Zgadę. Wstąpię po panią. Do widzenia. Dobranoc. Nowego młodzieńczego stylu. Lecz lata mijały i styl ten nie dał się utrzymać. Z drugiej zaś strony uczyniono tak niewiele, aby wielki talent Cybulskiego wykorzystać należycie, aby pozwolić mu kontynuować ów ton osobisty i patetyczny zarazem, który stał się jego tonem. Po Popiele i Diamencie Zbyszek przebijał się samotnie. Grał parę świetnych ról w teatrze, grał w filmach. Nie zawsze były to filmy dobre. Rzadko przeglądały się w nich owe sprawy ogólniejsze, większe niż jednorazowa anegdota, a więc rzadko były to filmy dla Cybulskiego, który z takiego właśnie rozumienia aktorstwa wyrósł i do takiej sztuki był stworzony. Krzysztof Teodor Teplic, tygodnik Ekran, rok 1967. Chcesz mnie na pewno zapytać, czyśmy sobie zdawali sprawę z ryzyka, tak? I tak, i nie. Zapytaj żołnierza, który wrócił z frontu, powie ci to samo. Wojna tylko dlatego jest możliwa, że nikt nie wie na pewno, co mu grozi. A nie mów mi, na czym polega wojna, bo ją widziałem. Nie wiesz tylko, jak ona wygląda, kiedy się prowadzi w domu. W sublokatorskim pokoju z używalnością kuchni, z udziałem kobiet i dzieci. Jak wygląda, kiedy się krzyżuje z miłością. Brałeś udział w wojnach wielkiej armii. Ale nie wiesz, jak wygląda, kiedy się toczy po środku życia. Nie wszystko rozumiem, co do mnie mówisz. Wysłuchaj spokojnie. Jędrek nie był w organizacji, ponieważ nie chciał w niej być. Bał się. Potem żądał, żeby go wciągnąć. Wtedy wyście już nie chcieli, uważaliście go za tchórza. Nie. No więc? Żądał, żeby z tym skończyć. To jak dziecko mogło żądać od wojskowej organizacji, żeby przestała istnieć? Groził. Że co? No musiał przechodzić kryzys nerwowy. Trzeba go było gdzieś wysłać, bo ja wiem, może na wieś. A matka? Kiedy zaczął histeryzować, powiedziała, że nie wolno ponosić nam ryzyka. Zlikwidowaliście tę skrzynkę? Tak, na wiosnę 44. Skąd wiesz, że oni Jędrka zabili? Stąd, że... Nic więcej oniśmy nie wiedzieli, aniśmy go nie oglądali. No przecież widziano go we Włoszech. To matka go tam widziała. Graliśmy razem w Szyfrach. Był aktorem przedziwnym. Żadnym Jamesem Deanem. Cybulski był Cybulskim. Nie żadnym substytutem kogokolwiek. Że grał w ciemnych okularach? No to co? Czy był wielkim aktorem? Nie. Czy miał talent? Na pewno. Czy był genialny? Kto wie. Ale przede wszystkim był fascynujący i niedokończony. Był absolutnie bezradny w sferze techniki aktorskiej. Nie umiał zatrzymać i utrwalić raz zdobytego wyrazu. Męczył się. A był za uczciwy i zanadto artystą, aby blefować. Był jak dziecko. I jego aktorstwo było dziecięce, autentyczne i jednorazowe. Dlatego zapewne nie miał wielkich sukcesów w teatrze. Kiedyś pewien wybitny reżyser radziecki, goszcząc w Warszawie, zapragnął koniecznie zobaczyć na scenie Cybulskiego, którego znał z filmów. Zbyszek grał akurat wtedy Dwoje na huśtawce w Ateneum. Nazajutrz gość wyraził swoje rozczarowanie. Powiedział po prostu: przecież on nic nie umie. Miał rację. Zbyszek nie umiał.
ale przedziwność i jedyność jego aktorstwa polegały właśnie na tym, że mógł nic nie umieć i być wybitnym artystą filmowym. Jan Kretschmar, Tygodnik Film, rok 1969. Teatr Wybrzeże, jeden z najlepszych zespołów polskich, wystąpił w stolicy ze sztuką amerykańską Kapelusz pełen deszczu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Powiedziałeś jej? No pytam, powiedziałeś jej? Poleć. Ja jej to powiem, ale nie teraz. Wyprowadzam. W roli Pola Edmund Fetting. Jeszcze nie wiem dokąd, miałem to zrobić dziś wieczór, ale... Celia Mirosława Dubrawska. Johna gra Zbigniew Cybulski. Celia, siadaj. Nie, to nic strasznego. Polo miał pieniądze dla ojca, a ja wziąłem i wydałem. Bo ja jestem tym, no. Ja jestem... Powiedz jej, słyszysz? Johnny, możesz mi powiedzieć? Możesz mi powiedzieć wszystko, coś zrobił? Ja wpadłem. Ja jestem szprycerem, narkomanem, ja wpadłem. Co jesteś? Wpadłem. Głupstwa pleciesz? Nie, to nie są głupstwa. Mnie potrzeba dwa razy dziennie, a to bardzo drogo kosztuje. O, mnie nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Wszystko jedno, co to jest, to nic nie szkodzi. W Teatrze Ateneum oryginalna, kolista scena i ciekawy spektakl w reżyserii Andrzeja Wajdy. W dwuosobowej sztuce Williama Gibsona, Dwoje na huśtawce, doskonałe kreacje Elżbiety Kępińskiej i Zbigniewa Cybulskiego. Specjalne trudności. No bo najpierw to nie może pan wykrztusić, że chciałby mnie zaprosić na kolację. A zaraz potem... Hop do łóżka. Tylko, że to takie gadanie, nie? Tak, takie gadanie sądujące, nie? Jak powiedziała jedna starsza pani. Skąd mogę wiedzieć, co myślę, zanim nie usłyszę, co mówię, o. Aha, więc to tak pan decyduje o wszystkim? Jak? A któż to powiedział tak? W porządku, Jerry. Pozwoliłeś mi czegoś żądać, tak? Tak. Więc teraz żądam. Proszę. Chcę, żebyś był ze mną. Musisz... To znaczy, czy mógłbyś kiedykolwiek powiedzieć mi, kocham cię? Choćby raz jeden? Nie mogę! Dlaczego w kółko mówimy o moim żołądku? Czy nie mam już w sobie żadnych innych wdzięków? I sobie! Niech ty swój zatykany łeb! Dlaczego porzuciłem teatr dla filmu? Nie wytrzymywałem po prostu teatralnych konwenansów. Załamywałem się z reguły po 30-40 spektaklach tej samej sztuki. A kiedy zdarzyło się zagrać 200, a nawet 300 przedstawień w jednej roli, popadałem w kompletne otępienie. Ten automatyzm gry wydawał mi się oszustwem widza i siebie, natomiast w filmie znajduję zawsze coś nowego. W wielu z nich gram tylko jedną scenę, nie odmawiam najmniejszego epizodu, jeśli przedstawia on ciekawy typ człowieka lub wydarzenia. I odwrotnie. Odmówiłem w kilku filmach głównych ról, gdyż określały one postawę obyczajową, społeczną bądź moralną, sprzeczną z moim poglądem na życie. Ta swoboda wyboru, bardzo ograniczona w teatrze, świadomość dotarcia do milionowej rzeszy widzów, to kolejne argumenty przemawiające za filmem, oczywiście z mojego punktu widzenia. Przyszedłem ci tylko powiedzieć, że między nami wszystko skończone. Skończone? Skończone. Hmm?
I po to przyszedłeś? Słuchaj, nie wysilaj się na żarciki. Żarciki także skończone. A masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Oczywiście. No. Nie. Dobranoc. Wychodzę. Chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Nie pasujemy do siebie, nigdy nie pasowaliśmy. I nie będziemy pasować, amen. Słuchaj, bo to się źle skończy. Ja już nie mogę patrzeć na twoje miny. Jeszcze chwila, pożałujesz. Andrzej, proszę cię, zostaw mnie. Słuchaj, daj mi idiota, spokój. 10 Andrzej, lat, odsuń się. Poczekaj, coś ci powiem. Się, Andrzej, wy! Co się stało? Co się stało? Pytam się, co się stało? To ty nawet nie wiesz, że coś się stało. Wiem, wiem, wiem. Jestem nikczemnik, jestem bezecny, wiem. Dobrze, powiedz mi w takim razie tylko jedno. Dokąd jedziesz? No chyba łatwo się domyśleć. Do stryja Michała. Do stryja. No nie. Masz klucze. Amen. Andrzej. Państwo się poznają. Nie będę przeszkadzać. Pani pozwoli, że się przedstawię. Gruszka jestem. Może kawki? Może kawki? Nie piję kawki. Nie piję kawki. Może pani usiądzie. Tak. Tego wy... Nie zła dzisiaj pogoda jest. Nie taka zła, nawet dobra. Tak, dobra jest. Wie pani, ja mam dzisiaj wolny dzień. Czy pan pracuje w handlu? Ja? W spółdzielni? Perspektywa. Jestem kierownikiem. A co robi ta perspektywa? Syfony. Syfony są bardzo potrzebne, tylko często nie ciągną. Nie. Moje ciągną. Wie pani, może byśmy pojechali zobaczyć mieszkanie? Jakie mieszkanie? Jak to? Jakie? No, moje. Przecież nie kupuje się kota w worku. No, oczywiście. A daleko to? Pojedziemy taksówką. Nie chcę grać człowieka dziwnego i samotnego. Bohater mojego nowego filmu jest człowiekiem absolutnie normalnym, zwykłym. Jego samotność jest tego typu, jaką nasze pokolenie przeżywa czasem parę razy dziennie. Nie dlatego, że jesteśmy pokoleniem męczenników, ale dlatego, że byliśmy świadkami i uczestnikami zmiany rytmu czasów. W pewnym momencie zaczęliśmy żyć szybciej, nie zawsze będąc do tego przygotowani. Jeśli idzie o Pingwina, to zagrałem tam małą rolę Łukasza. Nie dzielę jednak ról na małe i duże. Mam swój własny, prywatny podział. Na role lubiane i te, których nie lubię. A wiele satysfakcji sprawiło mi właśnie kilka epizodów. Chcę pohandlować. Czym? Pytam. Handluj sobie, koleś, co mi zawracasz głowę. Mam na górze dziewczynę i chatę wolno tylko do jutra.
Dam ci najlepszą, Anita Rus. Co znaczy dasz mi, kto komu co daje? Ze mną nic z tych rzeczy, koleś. Powiedziałam ci, że mam na górze dziewczynę. Ja chcę za nią listy. Baśki. Ty? Ja. Dżentelmen nigdy nie oddaje listów od kobiet. Czytaj je przez telefon. To ty jesteś ten, który wyciągnął drucik. Honorowy z ciebie, chłop. Dam ci dwie płyty. Koleś, powiedziałem, do domu? Dam ci wszystkie swoje płyty. Warte półtora kawałka. Co ty do mnie z tym półtora kawałkiem, co? Ja te listy będę czytał wnukom, żeby wiedział, jak dziadzia kochali. A kto teraz takie listy pisze? Powiedz, kto? Czytam je sobie co niedziela i zaraz mi wraca nadszarpnięta w czasie tygodnia wiara człowieka. Rozumiesz? A po co ci te listy? Chcesz zrobić jakiś brudny skok? Co? Nie, chcę je oddać Baśce. Zabili cię? A jak ty myślisz? Uciekam! 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 Płyta się zacięła? Mnie? Przesiadam się na inny statek. I co ty na to? Mam zastrzeżenia. Do czego pływania? No nie, nie wierzysz. Oberwanie chmury, czy co? Posłuchaj, jak to było. Właśnie miałem na statek prawą burtę. I wyłowili mnie z morza na japońskiego rybora. I szliśmy wprost do Singapuru. Opowiem ci dalszy ciąg. Na tym koniec. Trochę inny, ta autentyczna historia. A widzisz? Opowiadał mi jeden redaktor. Tak, redaktor. Wierzysz redaktorom. Usłyszał ode mnie przy kielichu. Może już nawet tego nowelę napisał. Nie musiał, drukowali to. Gdzie? W Lajfie. Historia tragicznego statku. Słowo w słowo. Tylko koniec. Nieco inny. I o tobie ani słowa, ani mru-mru. Cała naprzód Stanisława Lenartowicza. Warto ten film obejrzeć ze względu na Zbigniewa Cybulskiego. Jak ten aktor walczył przeciw mitowi, który stworzył. Jesteśmy tu świadkami przedzierania się Cybulskiego przez nie najlepszą rolę i nie najlepszy materiał do postaci, której usiłował dać jej własne cechy, nie swoje. Wygrane twarzą, gestem, postacią, niezręczność, skromność, rozpaczliwą odwagę, śmiech z samego siebie. Miałem do niego 1000 pretensji. Za długo był Maćkiem. Miał za wiele gierek, trików, tików. Z podziwem jednak patrzyłem, jak od kilku lat przestawia się na aktorstwo charakterystyczne. Chciał być aktorem, nie gwiazdą. Usiłował przekroczyć mit nawet za cenę zniszczenia jego i siebie. Aleksander Jackiewicz, Życie literackie, rok 1967. Mówisz, że nie chcesz startować. Mówisz, w porządku, ale sport to nie są imieniny u cioci. Tu się nie mówi dziękuję i wychodzi. Tu się biega i bierze za to pieniądze. Nie zauważyłeś tego? Ty mi to mówisz? Bo w prasie o tym nie czytałem. Słuchaj, ja nie chcę być koniem wyścigowym, rozumiesz? Ale te wyścigi
To podstawa twojego życia. Właśnie tego się boję. Zmądrzałeś na tym. Teraz tak nagle, ale zapamiętaj to sobie dobrze. Bez tego biegania, bez zwycięstw, bez sportu, bez tego wszystkiego, co stworzyło ciebie, twój mit, Pita Rensa, co zostanie? Ja. Ja? Ty, ja to twoje inteligenckie dąsy. Twoje romanse, chimery, które, zapamiętaj to sobie dobrze, nikogo nic a nic nie obchodzą. I dlatego biegałeś i będziesz biegał, bez względu na to, czy ci to się w danej chwili podoba, czy nie. To twój ratunek. Ratunek dla twojego ja, które tak bardzo kochasz. Inaczej się utopisz, zagubisz, zwariujesz. Przecież dobrze ciebie znam. Startuję 17, godzina 16:45. Zbigniew Cybulski w liście do Kazimierza Kuca, rok 1966. Czy masz czas na myślenie? To jest najważniejsze. Ważniejsze chyba niż Alfa Romeo. Myśli zostają zarejestrowane na falach, które nadajesz gdzieś w przestrzeni, a wszystko inne pójdzie do piachu. Przecież na tym polegają wspomnienia. To są fale, które wracają niezależnie od nas. Na przykład czasami wiem, co myślisz. Wydaje mi się, że pamiętasz wtedy o mnie. I chyba tak jest.